Zakład poprawczy w Torgau. Corinne Teilhaim prześladują wspomnienia z dawnych czasów. Tu spędziła najstraszniejsze chwile swojego dzieciństwa. 4 miesiące wojskowego drylu w zakładzie poprawczym, który zniszczył jej życie. Czytając regulamin, jaki obowiązywał, nie może zapanować nad emocjami. Wymagane jest bezwarunkowe wykonywanie wszystkich zadań bez sprzeciwu, z największym oddaniem i poświęceniem. Złamać wolę dzieci to była główna dyrektywa władz NRD na pierwsze dni pobytu w zakładzie. Do Torgau kierowano dzieci z różnych ośrodków. Była to kara za nieposłuszeństwo i brak subordynacji w kolektywie. Na powitanie czekał ich areszt w izolatce. Stałam godzinami twarzą do ściany. Już w tych pierwszych dniach czułam, że tracę własną osobowość. Powtarzano mi ciągle, że jestem niczym, że nic nie potrafię i że nie mam prawa głosu. Muszę tylko cierpliwie czekać. Żelazna dyscyplina, atmosfera zastraszania i kary cielesne towarzyszyły Corinne przez cały czas pobytu w ośrodku. Dyscyplina na lekcjach gimnastyki, nieustanne kontrole podczas przerw. Dzieci czuły się bezsilne i zdane na łaskę i niełaskę wychowawców. Dyrektor zakładu Horst Kretschmann chciał formować posłuszne szeregi młodych komunistów, używając przemocy. Był bezlitosny. Corinne była jedną z wielu molestowanych przez niego ofiar. Gwałcąc mnie i zmuszając do seksualnych kontaktów, wszystko we mnie zniszczył, wypalił. A przy tym ten ironiczny uśmiech, ten szyderczy uśmiech na twarzy. Nigdy tego nie zapomnę. Ten obraz mam ciągle przed oczami. Przełom w 1989 roku. Koniec NRD-owskiego reżimu. Ekipa telewizyjna utrwala na taśmie filmowej koniec egzystencji zakładu. Od 1934 roku tyranizowanych było tu ponad 4 tysiące dzieci. Od momentu pobytu w Torgau także Corinne napadają ataki paniki. Ciągle czuje się wyizolowana. Zatrzaskiwane drzwi wywołują u mnie uczucie izolacji. Reaguję na to bardzo silnie. Nic gorszego nie można sobie wyobrazić. W moim domu nie ma prawie drzwi, które dają się gwałtownie zatrzasnąć. W NRD-owskich sierocińcach i zakładach poprawczych żyło ponad 400 tysięcy dzieci. Ale placówka w Torgau owiana była największą niesławą. Tu na siłę chciano dzieciom wtłoczyć do głowy specjalistyczną ideologię. Program wychowawczy w byłej NRD miał na celu reedukację dzieci i młodzieży w duchu socjalistycznej doktryny. Dotyczyła ona szczególnie tych, których zachowanie nie odpowiadało wzorcom tzw. socjalistycznej osobowości. Dawny zakład dziś przebudowano na dom mieszkalny, ale dla Corinne ten budynek nadal kojarzy się jedynie z utratą dzieciństwa. Piwnica, w której byłam więziona, ciągle mnie prześladuje. Pozostałam w niej do dziś, nigdy jej nie opuściłam. Siedzę w niej do dzisiaj. Rząd federalny przeznaczył 40 milionów euro na pomoc dla byłych ofiar NRD-owskich zakładów poprawczych. Z funduszu mają być finansowane terapie, porady i dodatki do emerytur. W Niemczech Zachodnich, i to najczęściej w kościelnych placówkach wychowawczych, także molestowano dzieci i młodzież. Specjalną fundację na rzecz ofiar utworzono w ubiegłym roku. Corinne jest sceptyczna. Na terapię skierowanych zostało kilkaset osób. Ma potrwać tylko 6 miesięcy. To za mało. Potrzebne są kilkuletnie terapie, a to kosztuje i te 40 milionów nie wystarczy. 6 miesięcy terapii nie pomoże najprawdopodobniej także i Corinne. Prowadzi obecnie kursy dla gospodyń domowych. To dla niej jak autoterapia. W uporaniu się z traumą poprawczaka pomagają jej też zorganizowane przy jej udziale 2 grupy samopomocy. Czas pokaże, czy są w stanie jej pomóc. Na razie naprawdę zrozumieć potrafią ją tylko współtowarzysze niedoli.